Jezus, my wywyższamy Ciebie. My podnosimy Twoje cudowne imię. My ogłaszamy wpływ Twojego potężnego imienia na zafałszowany obraz prawdziwego chrześcijaństwa. My ogłaszamy wpływ imienia Jezus na zafałszowany obraz Boga. My ogłaszamy potężne imię Jezus nad każdym człowiekiem na tym miejscu. My ogłaszamy potęgę imienia Jezusa nad każdą osobą, która jest tutaj i będzie słuchała tego krótkiego poselstwa o tym, że Jezus żyje, że Jezus zbawia, że Jezus uwalnia, że Jezus wskrzesza i że Jezus absolutnie nie ma nic wspólnego z religią. Kochani, nazywam się Agata Cerońska i w 2004 roku, w kwietniu, w sposób osobisty, świadomy, oddałam moje serce Chrystusowi. Wiele już dzisiaj tutaj usłyszeliście, natomiast Jezus był, kiedy chodził po tej ziemi, był realny. On mówił o sobie, że jest ludzkim Panem. Jezusa życie było takie, że można z Nim było zestawić swoje życie. Religia ogłupia, religia usypia, religia manipuluje, ale życie Jezusa było pełne mocy i ci ludzie, którzy przyjęli Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, doświadczają życia i ich życie jest wolne od martwych uczynków. Kiedy życie Jezusa było dotykalne? Słowo Boże mówi, że a Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć moją fascynującą historię mojego duchowego odrodzenia. Czemu szokującą i fascynującą? Dlatego, że spotkałam osobiście Jezusa Chrystusa, Pana Panów i Króla Królów, tego, który powiedział o sobie, że jest Alfa i Omega, który wziął na siebie grzech całego świata. To, w czym się wychowaliśmy, to jak się nazywamy, nie czyni nas ludźmi wierzącymi. Dziećmi Bożymi nie rodzimy się, stajemy się nimi przez wybór Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Wierząc, że Jezus Chrystus, wcielony żywy Bóg, człowiek, który przeżywszy 33 lata na tej ziemi, umarł męczeńską śmiercią za grzechy ludzi, a potem trzeciego dnia wstał z martwych w ciele. Wszystko dla mojego i Twojego ratunku, dla mojego i Twojego zbawienia. Historia, o której Ci opowiem, to nie psychologia, to nie religijne frazesy. Opowiem Ci moją osobistą historię, mojego spotkania z żywym Bogiem. Nie potrzebuję tego zeszytu, mam mało czasu. Pochodzę, kochani, z tradycyjnej katolickiej rodziny. Zawsze gdzieś byłam blisko kościoła, ponieważ moja babcia śpiewała w chórze, była pierwszym głosem i też był taki moment, że pracowała dla kościoła. A więc moje życie gdzieś było dosyć blisko kościoła. Bardzo lubiałam przebywać na plebanii, bardzo lubiłam tam pewnego księdza i zawsze miałam coś takiego, że chciałam dostać dar z kościoła. Moja mama do mnie mówiła, nie rób nam obciachu, nie rób obciachu rodzinie, ponieważ te dary są dla biedniejszych ludzi, nie łaź tam na tą plebanię. Ale ja, jako taka mała, zafiksowana w ogóle dziewczyna, latałam tam na tą plebanię i bardzo chciałam dostać jakiś dar i wystukałam swoje. Pewnego dnia do domu przyniosłam ortopedyczne buty. Moja mama do mnie mówi, na miłość boską, dziewczyno, masz zdrowe nogi, na co ci te ortopedyczne buty? Ale ja bardzo gdzieś chciałam coś dostać z tego w ogóle kościoła. W mojej rodzinie, w moim rodzinnym domu został bardzo mocno zachwiany obraz ojca. Mój tata niekoniecznie pełnił rolę, jak Słowo Boże mówi, głowy, tego, który decyduje, tego, który w ogóle ma autorytet i tak dalej. Moja mama próbowała być i mamą, i tatą. I wiecie, niewiele wystarczyło, a wystarczyło tylko i wyłącznie to, że tato nie zajmował właśnie tej roli ojca. To spowodowało, że ja w moim rodzinnym domu zostałam poczęstowana ogromnymi lękami. Lękami takimi, że bałam się o moją przyszłość. Choć tak naprawdę nie była to jakoś bardzo patologiczna rodzina. Wiecie, myślę, że taka zwyczajna polska rodzina. Mama pracująca, tata pracujący, ale gdzieś powiedzmy jedno z rodziców nadużywa alkoholu. I ja w tym moim domu
dostaję wewnątrz, do wnętrza swojego nie poczucie bezpieczeństwa, tylko ja i gdyby asymiluję to, co jest w moim domu, jako kulturę w ogóle lękową. I tak boję się o swoje życie, boję się o moją przyszłość. I wiecie, kiedy miałam niespełna 16 lat, poznałam chłopaka, tego właśnie chłopaka, który tutaj z przodu przed wami przed chwileczką występował. To jest mój mąż, ma na imię Artur. I ja w wieku 16 lat poznałam Artura. Artur był wtedy już po wyroku, był po odsiedzeniu wyroku za morderstwo. I wiecie, w ogóle mnie ta sytuacja, informacja o nim jakoś, nie wiem, nie zabrzmiała w ogóle w moim sercu tragicznie. Wręcz przyglądając się na jego życie, zobaczyłam, że jest przeciwieństwem mojego taty, jest przeciwieństwem tego, co się dzieje u mnie w domu. Radzi sobie, ma jakieś poważanie w ogóle u ludzi, ma kasę, w ogóle ma jakiś apetyt na życie, ma sposób na życie, nie boi się w ogóle tego życia. Wiecie, a na przykład mój tata, jak u nas w mieście został zamknięty taki zakład, który dawał pracę większości ludziom, to mój tata już więcej pracy nie podjął. A tutaj poznaję chłopaka, który w zasadzie dzierży to swoje życie w ręku. Fakt, jest bandytą. Kiedy miałam 12 lat, Artur wtedy zamordował człowieka i moi znajomi w moim wieku prześladowali mnie jego ksywką, straszyli mnie nim. Więc ja nigdy w życiu bym sobie takiego scenariusza mojego życia nie napisała, że w wieku właśnie 16 lat ja jednak z tym właśnie człowiekiem zdecyduję się na wspólne życie. I wiecie, na początku było w miarę fajnie, o ile tak można w ogóle powiedzieć, ale z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok moje oczy oglądały Artura życie takie, jakie ono naprawdę było, czyli życie zawodowego przestępcy. Przestępcy tak naprawdę z charakteru. Nie przestępcy takiego, który gdzieś tam, wiecie, wino w ogóle ukradnie, siedzi za kaloryfer albo za kurę. Tylko ja oglądam życie przestępcy, który produkuje na przykład narkotyki, uzależnia młodych ludzi od narkotyków, manipuluje innymi ludźmi, jest po prostu specem od tego, żeby innym ludziom w sposób bardzo zły poukładać życie. I wiecie, my tak sobie żyjemy. W domu u Artura jest informacja, że nie odzywaj się w niepotrzebnych w ogóle sytuacjach. Niemniej jednak ja, bywały takie sytuacje, że gdzieś odzywałam się. W wieku niespełna 19,5 roku, jak miałam, urodziłam syna. I pamiętam, była taka sytuacja, że Artur w domu z jakimiś tam znajomymi spożywali alkohol i narkotyki. I wiecie, ja też z uwagi na to, że już urodziło się dziecko, że gdzieś jakoś tam starałam się, żeby w tym domu była jakaś atmosfera, powiedziałam do niego, czy mógłbyś przynajmniej w domu tego nie robić. I posłuchajcie, on wziął do ręki pistolet, przystawił mi do głowy i gdyby nie jego brat, to strzeliłby mi prosto w głowę. Czemu wam o tym mówię? Ponieważ chcę wam powiedzieć o praktyce życia. To był praktyczny bandyta. To był człowiek, który żył tak, jak miał w swoim sercu. Ojcem jego był diabeł i żył tak, jak diabeł wkładał mu pragnienia do jego serca. To nasze życie wygląda na pozór dobrze. Mamy fajne ciuchy, mamy fajne samochody, stać nas na różne rzeczy. Moja mama wręcz do mnie mówiła, czemu ty się pieklisz? Dlaczego ty w ogóle, czemu ty biadolisz? Przecież kasę macie w ogóle, wiecie, o co chodzi. Ale moje wnętrze było coraz bardziej po prostu umoczone w takim organicznym lęku. Na życie Artura był wydany wyrok śmierci i również chcieli porwać mnie i naszego syna. Był złym człowiekiem. Był człowiekiem, który dominował swoim charakterem, ale był realny, w sensie, że tak jak chciał, tak żył. Nie bał się tego życia. I wiecie, ja u kresu takiej swojej wytrzymałości kiedyś stanęłam w naszym mieszkaniu i zawołałam do tego Boga, tak jak wielokrotnie my umiemy, prawda? Bo jesteśmy nauczeni, jak trwoga to do Boga. I ja również tak zawołałam do tego Boga, mówię, Boże, jeśli w ogóle jesteś, to zabij go albo go zmień.
I wiecie, wydarzyła się taka sytuacja, że zamknęli Artura na krótki wyrok do więzienia 10 miesięcy. Jako zawodowy przestępca, jako zawodowy bandyta miał różne znajomości i różne wyroki, umiał sobie odraczać, ale niestety tego nie mógł, a był to drobny wyrok sprzed wielu, wielu lat za jakieś tam po prostu, nie wiem, drobną bijatykę w jakimś w ogóle barze. I wiecie, ja czułam, że odpocznę sobie przez te 10 miesięcy, ale też chcę wam powiedzieć, że byłam tak umoczona w lęku, ja żyłam kulturą lękową. Ja rozmyślałam jakiekolwiek w ogóle odejście, ale ja się po prostu bałam. Ja się bałam w ogóle, ja bałam się podejmować decyzji. Bałam się żyć i bałam się odejść. Wiecie, jak to jest, że ciągle ktoś wytycza ci w ogóle jakiś kierunek życia, a ty tak naprawdę nie żyjesz w oparciu o to, jak byś chciał żyć. I wiecie, ja różne Artura pomysły na życie oglądałam, więc ja nie byłam zdziwiona jakimiś nowymi sposobami życia. Się odsiadywał ten wyrok 10 miesięcy w takim więzieniu w Polsce, w Sztumie i po 3 miesiącach napisał do mnie list i w tym liście napisał do mnie: Agata, spotkałem Jezusa. I wiecie, tak jak wielu z was dzisiaj ma szeroko otwarte oczy i szeroko otwarte buzie, tak ja wtedy, ja nie byłam zaskoczona, ponieważ żyjąc z nim, tak jak powiedziałam wcześniej, ja różne informacje słyszałam, a więc dla mnie informacja poznałem Jezusa, to jest znowu jakiś nowy sposób na życie. A poznał Jezusa, więc mówię, wyjdzie, założy kościół, będzie wyłudzał pieniądze. Ja siebie tylko w tym jakoś nie widziałam, ale mówię, jakoś się odnajdę, będę może jakąś gosposią. I tak jak wcześniej wam wspomniałam, miałam do czynienia z praktycznym bandytą, z bandytą z charakteru. Tak te 10 miesięcy minęło i Artur wrócił do domu. I chcę wam powiedzieć, że ja różne jego wyjścia widziałam. Różne informacje mówił do mnie, a tak naprawdę różne rzeczy obiecywał. Ale zawsze to było na krótko, na 3 tygodnie. Wiecie, jakaś nowa idea, jakiś nowy w ogóle pomysł. To trwało krótko, ponieważ człowiek będzie żył tak, jak ma w swoim sercu. Człowiek, każdy z nas będzie żył tak, jak ma w swoim sercu, bo to stamtąd tryska w ogóle życie. I wiecie, i on wychodzi na wolność. I ja go oglądam, i oglądam w ogóle jego życie, i zaczynam oglądać zupełnie nowego człowieka. Nie człowieka, który odbył jakąś, nie wiem, 10-miesięczną resocjalizację, tylko on, tak jak kiedyś w ogóle był bandytą, tak teraz do mnie mówi: posłuchaj, ja spotkałem Jezusa, ja narodziłem się na nowo, ja jestem nowym człowiekiem, stary człowiek umarł, stary Artur nie żyje, a teraz został obudzony do życia nowy człowiek. I wiecie, mnie się to w głowie nie mieści. Ja nie bardzo wiem, gdzie tą informację mogę schować w ogóle, jak do tego się odnieść. Zaczyna się modlić, zaczyna czytać Biblię. Kiedy przyjeżdżają do niego jego znajomi w ogóle po fachu i mówią do niego: Helmut, bo taką miał ksywę, jest parę złotych do zarobienia, a on mówi: poznałem Jezusa, Jezus jest moim Panem, nie param się już tamtymi rzeczami, ponieważ stary człowiek umarł. I wiecie, ja zobaczyłam, że nie mam do czynienia w ogóle z jakimś frazesem, tylko widzę, że on naprawdę tak ma, że on tak naprawdę ma w ogóle w swoim sercu. Zaczęłam się trochę tego i obawiać, ale przede wszystkim zaczęłam się tego wstydzić. Wiecie, sporo lat już byliśmy ze sobą, mieliśmy małego syna i on do mnie mówi: wiesz, nie będę z tobą spał. Ja mówię: jak to? Nie mogę z tobą spać, nie będę z tobą spał, bo to jest grzech. Wiecie, kiedy leżeliśmy razem w łóżku, ja próbowałam go dotknąć w ogóle nogą, to on zabierał swoją nogę. Czemu wam o tym mówię? Ponieważ chcę wam powiedzieć, że słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Realnie ktoś, kto spotyka Jezusa, realnie ktoś, kto oddaje mu swoje życie, i jego życie staje się całkowicie nowe, nowe, pełne mocy. I mówi do mnie: ślub musimy wziąć. Jeszcze przeczytał w Biblii, że kto obcował z dziewicą, albo zapłaci w złocie teściowi, albo pojmie ją za żonę. Nie miał złota, wziął mnie za żonę. Posłuchajcie, i ja dalej przyglądam się temu życiu. I on do mnie głosi prostą Ewangelię, prostą informację: Agata, jeśli ty nie narodzisz się na nowo, jeśli nie oddasz tutaj Jezusowi swojego życia, pójdziesz do piekła. I chcę ci powiedzieć, że
Ta prosta informacja, ta prosta Ewangelia, ta informacja o Jezusie zaczęła w moim życiu pobudzać wszystkie możliwe demony. Moją w ogóle samosprawiedliwość, moją uczynkowość, moją dobroć, moją w ogóle, ja byłam tradycyjna. Wszystko to, co głosił do mnie o Jezusie Chrystusie, jak gdyby konfrontowało moje życie. Było mi z tym bardzo źle, bardzo mnie denerwowało słowo Jezus. Bardzo mnie w ogóle denerwowała informacja, że ja, dobry człowiek, winnam również narodzić się na nowo i oddać Jezusowi swoje życie. I wiecie, to nie ustawało, On wciąż to do mnie mówił, a ja wciąż oglądałam Jego życie. I Jego życie było zaprzeczeniem poprzedniego życia. Było zaprzeczeniem, poszedł do pracy. Wcześniej po prostu z uwagi na to, że był zawodowym w ogóle przestępcą, robił rzeczy godne zawodowego przestępcy, a teraz poszedł do pracy, zaczął jeździć na wózku widłowym, w jakiejś w ogóle hurtowni, w jakiejś przetwórni warzyw, przesiadł się w ogóle z dobrego samochodu na różowy składak swojej mamy. Mi się to w ogóle w głowie nie mieściło, ja się zaczęłam tego wstydzić, mówię, wstydzę się wychodzić na miasto. Kiedyś był bandytą, chciałam, żeby się zmienił, posłuchajcie. Zawołałam do tego Boga, zabij go albo go zmień. I Bóg to uczynił, ale jak On to zrobił? W swoim stylu, nie w stylu człowieka. Człowiek by chciał jakieś jedno rozwiązanie. A Bóg przyszedł w swojej potędze. On przyszedł w potędze swojego imienia. Z całkowitą zmianą, z nowym narodzeniem. I ja takie życie oglądam. Wiecie, widzę, że jakaś siła ma na niego w ogóle wpływ, że coś na niego w ogóle oddziałowuje. Nie umiem sobie tego ubrać w ogóle, nie wiem jak na te rzeczy sobie, na te pytania, jak zacząć w ogóle sobie odpowiadać. I wiecie, z uwagi na to, że żyliśmy bardzo długo, ja kiedyś na poczet tego, że urodziłam syna, założyłam firmę reklamową i ta firma również została wykorzystana do złych po prostu celów. I w 2004 roku do naszego domu przyjechała policja i ja zostałam aresztowana za współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. Absolutnie tego nie zrobiłam. Po prostu z uwagi na to, że byłam człowiekiem, który był człowiekiem lękowym, niedecyzyjnym, byłam bardzo łatwa do tego, żeby mną sterować i bardzo łatwa do tego, żeby mną manipulować. I wiecie, kiedy jechałam z Kuta w kajdankach do prokuratury tutaj w Warszawie na ulicę Kruczą, zawołałam po raz kolejny do tego Boga i wtedy dla mnie była ważna jedna informacja. Jeśli żyjesz, jeśli jesteś żywy, ponieważ moja sytuacja absolutnie nie nadaje się do tego, żeby mi jakiś trup pomógł, trup mi nie pomoże. Mówię, jeśli jesteś żywy, to ja nie mogę pójść siedzieć do więzienia. I wiecie, kiedy stanęłam przed prokuratorem, został zastosowany wobec mnie środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Nie mogłam w ogóle opuszczać kraju, dwa razy w tygodniu musiałam podpisywać dozór policyjny. I wiecie, ja kiedy wróciłam do tego, to w ogóle wracałam, miałam w ręku 10 zł. Kiedy wracałam, to ja w ogóle mówię, co to się w ogóle dzieje? Czy to jest film? Czy to jest naprawdę w ogóle moje życie? Mówię, o co w ogóle chodzi? I jeszcze 10 miesięcy temu mam do czynienia w ogóle z życiem, z zawodowym przestępcą, a teraz w ogóle, to w ogóle jakiś Bóg, w ogóle Bóg wjechał do mojego życia, w ogóle ja tego nie ogarniam, ja tego w ogóle nie czaję. Wiecie jak jest, każdy z nas myśląc o Bogu ma jakąś myśl. Dla mnie myśl o Bogu zawsze sprowadzała mnie do tradycji, do kościoła, do jakiejś tam spowiedzi, raz na jakiś czas, do dobrego zachowywania się, do jakiejś formy uczynkowości w ogóle i tak dalej. Ale nigdy, 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 nigdy nie słyszałam o tym, że Jezus w ogóle żyje, że umarł w ogóle za mnie, że jest darmowym biletem do nieba. I ja po prostu tego nie słyszałam, będąc blisko kościoła. I posłuchajcie, wróciłam z tej prokuratury do tego domu i Artur po prostu był złym człowiekiem i on tego Boga za coś przepraszał. A wiecie, co ma zrobić człowiek, który jest dobry? Ja nawet miałam takie swoje powiedzenie, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. Jego zabili, a mnie również chciano zabić. Ja wewnątrz siebie, tam w środku, czułam się naprawdę dobrym człowiekiem. Czułam się sprawiedliwym człowiekiem. Ja w ogóle gdzieś wewnątrz siebie uważałam w ogóle, że ja kiedyś tam do tego nieba w ogóle dotrę. Tylko prawda jest taka, że ja absolutnie nie miałam na to żadnego argumentu.
Nie wiedziałam, co mówi Bóg, jakie Bóg ma w ogóle myśli. Ja nigdy nie miałam o tym w ogóle pojęcia. I wiecie, nauczyliśmy się w ogóle tego, że w ogóle chrześcijaństwo to jest jakaś forma tradycji, to jest to jakieś w ogóle rytuały pozbawione w ogóle osoby. I ja w ogóle też w czymś takim przez większość mojego życia byłam. I wiecie, z uwagi na to, że Artur przez ten czas, kiedy go obserwowałam, przez czas, kiedy wrócił z więzienia, on nigdy nie dał mi powodu, abym ja zwątpiła w ogóle w tego Boga, o którym on do mnie mówił. A tak jak powiedziałam wam na początku, słowo ciałem się stało. My wielokrotnie jesteśmy przyzwyczajeni, ktoś coś tam mówi, nieważne jak żyje, ważne, że powiedział, jestem chrześcijaninem. Ja nigdy w życiu bym w to nie uwierzyła, ponieważ żyłam z bandytą, żyłam z człowiekiem, który był zły z charakteru, żyłam z człowiekiem, który był bandytą z charakteru, a więc mnie teoretyk by nie pociągnął. Religia jest teoretyczna, a Bóg jest praktyczny, Jezus jest praktyczny. Bóg jest praktyczny. Dlatego, że dał Jezusa wtedy, kiedy jeszcze my byliśmy grzesznikami, Bóg za nas umarł. I wiecie, ja wracam do tego domu, zaczynam w ogóle jakoś sobie czytać Biblię, w ogóle mówię, Boże, Artur Cię za coś przepraszał, ale za co ja mam Cię przeprosić? Za to, że jestem ofiarą życiową? Za to w ogóle, że nie wyniosłam dobrego warsztatu z mojego domu rodzinnego? Za to, że w większości mojego życia nie decydowałam? Za to, że dałam się pchać? Za to, że dałam wsadzać w siebie słowa, których nigdy nie chciałam? Za to, że byłam w ogóle, tak naprawdę miałam niskie poczucie własnej wartości i bałam się decydować, bałam się podejmować decyzje? Za co mam tego Boga przeprosić? Rozumiecie? Zostałam w ogóle wyedukowana jakoś religijnie w ogóle przez rodziców. Za co mam tego w ogóle Boga przeprosić? Rozumiecie? A wiem, że Artur za coś go przeprosił, ale mówię, okej, on był zły. Tacy ludzie chcemy, żeby się zmienili, prawda? Ale co z takimi ludźmi, jak ja, dobrymi? I takich jest nas większość. Dobrych ludzi, którzy potrafią ocenić złodzieja, prostytutkę. Ale co z takimi ludźmi, którzy na pułapie swojego serca popełnili wszystkie możliwe grzechy? Wiecie, Bóg podniósł wszystko do rangi serca. I ja przeczytałam w Biblii, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa i dasz wiarę czy nie. Ja sama we własnym pokoju w 2004 roku klęknęłam na moje kolana. W ogóle Duch Święty mnie przekonał o tym, że jestem winna, że jestem winna, a tylko winny może zechcieć zbawienia, może zechcieć ratunku. I ja klęknęłam na własne kolana i powiedziałam, Jezu, ja Ci oddaję moje życie. Ja w moim sercu jestem cudzołożnikiem, jestem złodziejem. Ja w moim sercu Ciebie nie znam. Ja Ciebie w ogóle nie znam. Ja znam tradycję. Ja znam jakiś obrządek, ja wiem, co się robi, jak się do kościoła wchodzi. Wiem, że trzeba umoczyć rękę, przeżegnać się w ogóle i tak dalej. Ale ja nie znam osoby Jezusa. Ja nie wiem, kim jest Jezus. On do mnie mówi o Jezusie. I on do mnie mówi o tym Jezusie, jakby go znał, jakby z nim rozmawiał, jakby w ogóle on mu odpowiadał, on mu odpowiada na modlitwę. Wiecie, mi się to w głowie po prostu nie mieści. I oddaję Mu swoje życie i mówię, oddaję Ci moje życie. Przepraszam Cię. Przepraszam Cię za grzech niezależności. Przepraszam Cię za to, że Cię nie znałam. Wybieram Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Tobie, że umarłeś zamiast mnie. Dziękuję Tobie, że to, co należało się mi z powodu mojego grzechu, Ty wziąłeś na siebie. Dziękuję Tobie, że nie muszę być odrzucona, bo Ty zostałeś odrzucony, abym ja mogła być zaakceptowana w rodzinie Bożej. Dziękuję Tobie za usprawiedliwienie przez wiarę. Dziękuję Tobie, że na krzyżu Golgoty rozprawiłeś się z każdym moim grzechem, że na krzyżu Golgoty umarłeś za każdą chorobę. Kochani, ja zanim oddałam życie Jezusowi, byłam niedecyzyjnym człowiekiem, byłam słabym człowiekiem, o niskim poczuciu własnej wartości. Wszystko w zasadzie można mi było włożyć do głowy. Nie znałam Jezusa. Ale ot człowiek, prawdziwie chodzący z Bogiem,
A słowo ciało się stałem, dlatego Jezus miał tak potężny wpływ w ogóle na ludzi. Dlaczego? Dlatego, że On zamanifestował życie w ciele. I zamanifestowane życie w ciele spowodowało, że ja narodziłam się na nowo z Bożego Ducha, bo chrześcijanin to nie jest pierdoła. Chrześcijanin to w ciele człowiek, który pokazuje, jak żyć, który wytycza w ogóle kierunek. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus umarł twoją śmiercią. Oddał za ciebie swoje życie. Rozchorował się każdą twoją chorobą. Umarł zamiast ciebie. Jezus Chrystus jest darmowym biletem do nieba. Słowo Boże mówi, że z uczynków nikt zbawiony nie będzie. Nie ma takiego człowieka na tej ziemi, który może żyć takim życiem, że spodoba się Bogu. Nie ma. Nie ma. Możesz mieć najpiękniejsze uczynki świata. Mogłeś kogoś uratować. Mogłeś w ogóle wykarmić wszystkich bezdomnych. Mogłeś adoptować w ogóle dzieci. Mogłeś naprawdę, nigdy nie wiem, po ludzku nie zgrzeszyć. Nie ma takiej osoby na tej ziemi, która wedle swoich uczynków może spodobać się Bogu. Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I to między innymi skonfrontowało mnie, że ja poprzez mój system uczynków absolutnie nie mogę spodobać się Bogu. Że moje uczynki są jak splugawione ubranie w oczach Boga. Kochani, czy ktoś z Państwa chciałby dzisiaj oddać życie Jezusowi? Czy chciałbyś dzisiaj mieć udział w życiu? Czy chciałbyś dzisiaj, aby Twoje imię zostało zapisane w Księdze Życia? Moje imię w 2004 roku zostało zapisane w Księdze Życia i nikt nie wypisze mojego imienia. I ja nie mówię o zapisaniu do kościoła, ja nie mówię o zapisaniu do jakiejkolwiek frakcji religijnej, ja mówię o tym, aby dzisiaj personalnie Twoje imię zostało zapisane w Księdze Żywota. Bóg, tak jak został wzięty do nieba, Jezus tak wróci po swój Kościół. Kościołem są ci, którzy oddali Jezusowi swoje życie. Kościół to nie jest budynek, Kościół to nie jest ksiądz. Kościołem są ludzie, którzy oddali Jezusowi swoje życie, którzy przyjęli zastępczą ofiarę Jezusa. Ja jestem Kościołem. Kościele, podnieście swoje ręce. My jesteśmy Kościołem. Kościołem są ludzie, którzy oddali Jezusowi swoje życie. Czy ktoś z Państwa chciałby oddać dzisiaj życie Jezusowi? Czy chciałbyś Mu oddać swoje życie? Czy chciałbyś, aby dzisiaj Twoje grzechy zostały zgładzone? Szako toro loro braj, szaka raba satala, e karala raba sata kere debesze, ura masate lere debeszako toro masa. Ojcze, my ogłaszamy potężny wpływ imienia Jezus na dzisiejsze chrześcijaństwo. My ogłaszamy wpływ imienia Jezus. Hoshako torolo roba saka taraba, e rabrai shala rabasako toro mase, e katala rabasato loro basa. Diable, ja związuję ciebie, ja związuję wszelkie ogłupienie. Ja związuję wszelkie ogłupienie. Ja ogłaszam, że ludzie są otwarci na Ewangelię, że ludzie są otwarci na przekaz Bożego Słowa. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo ma moc. My ogłaszamy, że Ewangelia jest mocą dla każdego, kto wierzy, ale głupstwem dla ludzi, którzy nie wierzą i łzami dla diabła. Ojcze, my wywyższamy Ciebie i uwielbiamy Ciebie za moc Twojego Słowa, za moc Twojej Ewangelii. My ogłaszamy wpływ Twojej Ewangelii na każdego człowieka, który dzisiaj tutaj był, który przychodził. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że ludzie dzisiaj będą rodzić się na nowo. Ojcze, my dziękujemy Tobie manifestację Twojego Świętego Ducha. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Tobie za Twoje nawiedzenie. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że każda osoba, która dzisiaj była na tym miejscu, będzie rozważała to słowo, które było głoszone. My dziękujemy Tobie, że imię Jezus się przebija. My to ogłaszamy przez moc imienia Jezus. Ha katara basha katalara, yasa katara base kata. Bóg w Jezusie świat ze sobą pojednał. W Jezusie Chrystusie Bóg świat ze sobą pojednał. Jezus Chrystus jest drzwiami do nieba. Jezus Chrystus jest odpowiedzią Boga dla nas. Jezus Chrystus, nie tradycja,
nie obrządek, ale imię Jezusa Chrystusa. Hakata rabasakata. Od prosty ratunek Boga dla człowieka. Od prosta Ewangelia. Nieskomplikowana, niezmieszana, niezmącona religią, niezmącona psychologią. Hakata rabasakata. Joseka rabasate lerebe. Szakoto romasante queraya. Era babasako torolorobase. Szakoto romasake teredebesze. Kochani, nazywam się Agata Ceroński i możecie pooglądać sobie o mnie więcej na YouTubie. Kiedy narodziliśmy się na nowo z Bożego Ducha, nasza historia była tak fascynująca, że byliśmy w większości telewizyjnych stacji. Zachęcam Was do tego, żebyście zapoznali się z naszą historią. Tymczasem błogosławię Was w potężnym imieniu Jezusa. Modlę się, abyście pokutowali i wierzyli Ewangelii. Od tak zawsze głosili apostołowie. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Ona ma moc zmienić życie każdego człowieka. Amen.